To jest okres międzywojenny. Jawornik Grudzki był taką wioską, która była poddana tej presji nacjonalizmu ukraińskiego. Już w 1939 roku, jak wycofywały się oddziały Wojska Polskiego, to na terenie Jawornika ostrzeliwano tych żołnierzy. W 1945 roku milicjanci, którzy tam weszli do wioski, znaleźli czy ornat kapelana z 1939 roku, części umundurowania, uzbrojenia właśnie żołnierzy polskich. Jawornik Grudzki jest wsią w Zakolu Sanu położonym na terenie Pogórza Przemyskiego. W Jaworniku Ruskim jeszcze w okresie międzywojennym silną pozycję mieli nacjonaliści ukraińscy. W czasie odwrotu Wojska Polskiego w 1939 roku w okolicach wioski Wojsko Polskie pozostawiło sporo mienia wojskowego, broń, elementy umundurowania, elementy wyposażenia, konie, wozy taborowe. To wszystko pozabierała miejscowa ludność, głównie ukraińska. A także w okolicach tej wioski doszło do ataków na Wojsko Polskie. Pojawiła się ukraińska milicja z opaskami. I ta milicja w okresie tej pierwszej okupacji niemieckiej, czyli do końca września, istniała z nadania władz niemieckich. Po wycofaniu się Niemców za San na te tereny przyszła Armia Czerwona, przyszła władza sowiecka i oni, organizując swoją władzę, między innymi zlikwidowali też tą milicję ukraińską. W 1941 roku tereny te ponownie zajęli Niemcy. I tutaj w oparciu o ludność ukraińską zorganizowano administrację, zorganizowano między innymi posterunek policji ukraińskiej w niemieckiej służbie. Ten posterunek się mieścił w Jaworniku. Policja ukraińska z Jawornika Ruskiego była znana ze swoich antypolskich ekscesów. Między innymi dochodziło do pobić Polaków w czasie przesłuchań. Policja ukraińska z Jawornika Ruskiego była nadgorliwa w swoich działaniach. Poszukiwano, śledzono polskie organizacje podziemne. Między innymi policja z Jawornika Ruskiego aresztowała trzy osoby w Pawłokomie i jedną w Dylągowej. To nie był ich teren. Początkowo ich aresztowano pod zarzutem przestępstwa kryminalnego, ale już ich przekazano Niemcom jako członków polskiego podziemia. Te osoby zginęły, zostały przez Niemców rozstrzelane w okolicach Jasła. W czasie II wojny światowej Jawornik Grudzki stał się takim miejscem, jakby jednym z centrów w rejonie Birczy, gdzie właśnie podjęto się organizacji nacjonalizmu ukraińskiego. W samym Jaworniku był posterunek policji ukraińskiej w służbie niemieckiej, którym przez pewien okres dowodził Szczygielski, późniejszy Burłaka, jeden z dowódców Sotni. A kierownikiem szkoły w Kuźminie, zresztą się ożenił, był Stebelski, Chryń, także późniejszy dowódca Sotni działający w Bieszczadach, który był także wójtem w tejże Kuźminie. Tak więc tutaj już widzimy, że jedna z takich najważniejszych dla środowiska nacjonalistów ukraińskich nazwiska były związane z tą miejscowością, były związane właśnie z Jawornikiem Grudzkim. Także na okoliczne wioski ten nacjonalizm ukraiński właśnie promieniował i to było jedno z takich centrów. Struktura nacjonalistów ukraińskich na tym terenie była podzielona na nadrejony. Jawornik Grudzki znajdował się właśnie w nadrejonie Chłodny Jar i było tam jakby siedziba rejonu trzeciego organizacji ukraińskich nacjonalistów, czyli bardzo ważne miejsce. Zresztą na terenie, można powiedzieć, Pogórza Przemyskiego
były jakby takie trzy centra związane z wioskami, które były dla banderowców niezwykle ważne. To były Aksmanice koło Kalwarii Pacławskiej, gdzie miała siedzibę centrala o organizacji ukraińskich nacjonalistów na ten obszar. Jamna Dolna koło Arłamowa, gdzie była jedna z baz głównych szkoleniowych UPA. No i Jawornik Ruski, gdzie także były bazy szkoleniowe, gdzie przez długi okres czasowo też znajdowało się kierownictwo organizacji ukraińskich nacjonalistów i jakby takie centrum kurenia tego nazywanego przemyskim Bajdy. Tak więc ten teren był, można powiedzieć, w latach 45, można już powiedzieć jesień 44 rok do 47 roku pod prawie całkowitą kontrolą oddziałów UPA. W drugiej połowie kwietnia policja ukraińska z Jawornika Ruskiego aresztowała trzy osoby w Pawłokomie i jedną w Dylągowej. Początkowo pod zarzutem przestępstw kryminalnych, ale śledztwo przebiegało w kierunku udowodnienia im powiązań z podziemnym państwem polskim. Zresztą dwie osoby z tych aresztowanych były żołnierzami Armii Krajowej. W tych warunkach dowództwo Armii Krajowej w Rzeszowie wydało rozkaz ataku na posterunek w Jaworniku Ruskim i uwolnienia aresztantów oraz zniszczenia posterunku i ukarania za nadgorliwość ukraińskich policjantów. Atak rano 25 kwietnia się nie powiódł, aresztantów nie było na posterunku, posterunku nie zniszczono, w odwecie ukraińska policja z Jawornika Ruskiego oraz cywile z tej miejscowości, zarówno cywile, jak i policjanci byli członkami organizacji ukraińskich nacjonalistów, dokonali oni pacyfikacji sąsiedniej polskiej wioski Dylągowej. Doszło do mordów na Polakach, doszło do katowania cywilnej ludności. Później do akcji włączyły się władze niemieckie. Planowano wymordować większość mieszkańców wioski. Dzięki opatrzności Bożej i postawie majora Kazimierza Mięsowicza, granatowego policjanta, udało się uniknąć wymordowania większości mieszkańców tej wsi. Rodzice i dziadkowie mieszkali w Dylągowie. Całe swoje życie mieszkali w Dylągowie. W roku 1944, 24 kwietnia, zostali zabrani do kościoła, kiedy miała być pacyfikacja wsi Dylągowa przez nacjonalistów ukraińskich. I oni się potem już pojednali z Niemcami, nie? Z wojskiem niemieckim. W tym dzień wcześniej, to było 23 kwietnia, ojciec mój z teściem, z Murasem Władysławem, siali owiec, bo to była wiosna, czas zasiewu wiosennych. Dziadek, siejąc owiec, zauważył, że milicja ukraińska naciera na wieś Dylągowe. I mój do ojca, Staszek, uciekaj, bo Ukraińcy naciągają z Jawornika do tego. To ojciec zostawił konie i przez pole uciekł do potoku i potokiem się skrył. Dziadek natomiast był starszym człowiekiem, był inwalidą wojennym z I wojny światowej. Nie mógł tych rzeczy zrobić, bo nie dał rady po prostu. No i dziadka przyszli, zabrali konie i to zboże zostało na polu. Zabrali go do Jawornika i tam przez dobę więzili ich w tym domu koło cerkwi w Jaworniku.
przez to byli maltretowani, bici. Na następny dzień Niemcy i nacjonaliści ukraińscy zorganizowali pacyfikację Fidlingowe. Wyłapali ludność, która zamieszkowała Fidlingowe pod charakterem, że napadali na posterunek w Jaworniku Ruskim. Ja miałem wtedy 4 miesiące, byłem dzieckiem, bo urodzony jestem w 1944 roku. Zostałem w domu ze siostrą, a rodziców zabrali i zagnali do kościoła. To z opowiadania matka mówi, jak ich już uwolnili, to nie wiedziała, ile minut leciała z tego, z kościoła do domu, a jest to odległość co najmniej 3 km. Przyszła, no to jeszcze nas zastała, żeby siostra i ja płakałem, no, jak dziecko. W części dotyczącej tych zdarzeń między Ukraińcami a Polakami, ono odbywała się na tej zasadzie, że bezpośrednio dotknęła moją matkę. Co oznacza, że Ukraińcy napadli na wieś Bartkówkę i całkowicie ją wypalili. Od początku do końca nie został kamień na kamień. Uciekała w tym czasie jako młoda kobieta, mając lat 20, w miesiącu październiku, to jest przy dużym stanie wody, brud, przez San, po to, żeby na drugi dzień wrócić promem i zobaczyć, że nic nie zostaje na ich miejscu, na ich budynku. Ostrzeliwali ją w nocy Ukraińcy, jak uciekała w kierunku do Sanu. Jak ona to nazywała, że dziwiła się, że coś koło niej tak robi, pac, pac, pac. Dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że to są kule, które posyłają. Ukraińcy do niej strzelają, jak ona ucieka. Mąż opowiadał, że to dalej jest tam Jawornik, przesada. Tam rodzina była, 4 dziewczynki, a już jako chłopak 9-letni czy 10-letni, to już te dziewczynki mu się tam podobały, że bardzo ładne te dziewczynki były. I na jedną noc wszystkie zostały i tam studnia jest i w tej studni tam. Nie wiem, czy to na jego ogrodzie, czy na tego właśnie gospodarza, czy w czyjś studni, ale tam są te ludzie w tej studni. Taki mrozek, nie wiem, jak ojciec i dwóch synów miał. Też był Polak, kowal był. Zeszły niżej, to też, no, żeby ich wziąć na zabicie. To starszy syn uciekł, ja się znalazł w Kanadzie, a ojca i syna wzięli i tu taki potok jest i w tym potoku tu się czaszki, no później mąż te czaszki znalazł, tam gdzieś też zakopał. No bo wiedział, że to one, bo ze starszego czaszka duża, a z takiego małego 15-latka, no to jeszcze mało było, może nie miał nawet 15 lat. W tym Rzeszowie, no to spalili cały tym Rzeszów. Tam coś 8 ludzi nad mojego krzesnego ojca zabili. Miał skrabelaka księdza sąsiada, tam widział, jak go strzelał. Pierwsze serie dał mu po kolanach, a potem tu jeden krzyczał po całym nie strzelaj, bo to ksiądz. A on mówi, ja zastrzelę go. No i wziął drugą serię, puścił, tak ksiądz upadł. To były ode mnie jakieś, no, 50 metrów więcej nie było. Jako dziecko tego stali, my to oglądali, a domy się, wszystko paliły się domy, wszystkie się paliły w koła. Oni chodzili, rabowali, pierwsze zrabowali, wszystko brali, a potem podpalali budynki. Następnie tutaj sprawa później moich dziadków, pradziadka, dziadka w trakcie pacyfikacji Delongowej w 1944 roku. Zostali oni z mężczyznami z Delongowej uprowadzeni tutaj przez policję ukraińską do Jawornika Ruskiego, gdzie zostali tutaj bici, maltretowani. Później no, niektórzy, jak jeden pan Kustra, zmarł. Dziadek mój w wieku 59 lat po odbiciu nerek po prostu nie żył długo, 59 lat, jak zmarł. Pradziadek 3 lata po tym pobiciu zmarł, także dotyczy to też mojej najbliższej tejże rodziny tutaj. Liczymy na to, że takimi miejscami odkryć po prostu przysłużymy się tym ludziom, żeby ta pamięć o nich nie zaginęła.
po pierwszych wysiedleniach ludności ukraińskiej jesienią 1945 roku po prostu Ukraińcy przystąpili do palenia na masową skalę wiosek, które opuściła ludność ukraińska, ale też wiosek polskich. Właśnie w sąsiedniej gminie Bircza, tylko jesienią 1945 roku w ciągu 3 miesięcy spalono 60 wiosek. To pokazuje skalę po prostu problemu, skalę terroru, który odbywał się na terenie tej gminy. Na tym terenie było zgrupowanie AK Warta. Byli to żołnierze Armii Krajowej spod Lwowa, którzy po operacji Burza schronili się na tych terenach. Tutaj oni pozostali, oni mieli bronić ludność cywilną przed atakami nacjonalistów ukraińskich, bo spodziewano się, że to, co się stało na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, czyli ludobójstwo, zostanie też przeprowadzone na tych terenach, bo już pierwsze napady i mordy na Polakach miały już na tym terenie miejsce wiosną 1944 roku. Sytuacja była o tyle tragiczna, że niektóre gminy na tym terenie w ogóle nie funkcjonowały. Na przykład gmina Kuźmina czy gmina Wojtkowa od 1945 do 1947 roku siedzibę miały w Birczy, czyli na terenie gminy Bircza, ponieważ nie można było tak naprawdę funkcjonować pod względem administracyjnym, bo każdy przedstawiciel państwa polskiego, który pojawiał się na tym terenie, był natychmiast mordowany przez właśnie nacjonalistów ukraińskich. Więc sytuacja tutaj była tragiczna. Z 21 stycznia 1945 roku porwano 11 osób z Pawłukomy. Wśród nich byli mieszkańcy Pawłukomy i Dynowa. 10 osób to byli mężczyźni Polacy, jedna osoba to była Ukrainka. Niektóre źródła podają, że porwania dokonano w 2 turach. Ludzi tych zaprowadzono w kierunku Jawornika i wszelki ślad zaginął. Ponieważ wśród uprowadzonych było co najmniej 2 żołnierzy Armii Krajowej, strona polska zażądała od strony ukraińskiej wytłumaczenia się, co się z tymi ludźmi stało, uwolnienia ich, a jeżeli to jest niemożliwe, to wydania ich ciał. Odpowiedzią strony ukraińskiej była milczenie i było twierdzenie, że tych porwań dokonało NKWD, a oni nic o tym nie wiedzą. Próby odnalezienia tych ludzi nie powiodły się. To się stało przyczyną pacyfikacji Pawłukomy, w której to wiosce doszło do zbrodni na cywilnej ludności ukraińskiej. Ludność ukraińska Jawornika Ruskiego uważała się za wolną republikę. We wiosce działały jawnie kancelarie różnych pionów organizacji ukraińskich nacjonalistów. Przebywała sotnia Michała Dudy Chromenki, przeformowana w tym czasie na ludową samoobronę. Ludność odmawiała płacenia podatków na rzecz państwa polskiego, wykonywania posług. Bojkotowano także pobór do Wojska Polskiego. Jeżeli się we wiosce pojawiła Wojsko Polskie, czy też milicja obywatelska w jakiejś mniejszej grupie, no to dochodziło do ataków na te grupy. Te bandy tutaj czuły się bezkarnie. Ludność wspomagała ich, gotując ich różne posiłki i tak dalej. Czas jednak był coraz gorszy, bo dochodziło do tego, że wojsko, już ludowe Wojsko Polskie,
na Jaworniku tutaj zaczęło te bandy, jak to się mówi, przeganiać. Ta ludność zaczęła też uciekać i dochodziło do takich scen, że przebierali się ci banderowcy w mundury wojskowe, polskich żołnierzy. I jak tutaj były zeznania takiego jednego pana Ukraińca z Karlina, że do tego dochodziło, że on, jak on mówi, nie było poznać, kto jest kto, tylko mówi naszych. To było po jednym tylko poznać, że niektórym wystawały im powrózki z kieszeni. Powrózki to takie do wieszania ludzi. Sam fakt, że sąsiednia wioska Jawornika Ruskiego, czyli Borownica, została wymordowana w kwietniu 1945 roku, wioska, która była praktycznie czysto polską wioską. To pokazuje, że na tym obszarze nie akceptowano w ogóle obecności Polaków. Ten teren miał być czysty. Polacy mieli opuścić zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami te tereny do Wisłoka, czyli do Rzeszowa, ale faktycznie banderowcy nie mieli takiej siły, więc później faktycznie ograniczyli się do Sanu, czyli wyrzucić ludność polską za San. To im się nie udało z uwagi na to, że w wielu polskich wioskach powstały samoobrony, że posterunki milicji na tym terenie tak naprawdę to były zdominowane przez żołnierzy państwa polskiego, czy to Armii Krajowej, czy batalionów chłopskich, którzy oczywiście nie przyznawali się do wcześniejszej przynależności, czy też samoobron lokalnych. Tak więc tutaj przez 3 lata po wojnie toczyła się swoista walka ludności Polski o przetrwanie. O przetrwanie, o życie. Wielu tej presji nie wytrzymało i wyjechało na ziemie zachodnie. Tak więc po prostu tutaj sytuacja była, można powiedzieć, tragiczna. Ludzie 3 lata po wojnie spali w lasach poza domami, nie nocowali w domach, bo się bali, że ich po prostu się zamorduje. Czy to zima, czy lato. Nie można było uprawiać roli, bo banderowcy po prostu mogli schwytać, zastrzelić. Ci ludzie, którzy mieszkali, musieli dawać daninę w postaci kontyngentów żywnościowych, czyli, ale nie tylko żywnościowych, bo ubrania, buty, po prostu banderowcy traktowali ten obszar tak jak mafia tak naprawdę traktuje jakieś na swoim terenie podmioty gospodarcze, czyli musieli płacić też w formie gotówki. Z 24 lipca 1946 roku grupa manewrowa 28 Pułku Piechoty z 9 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty weszła do Jawornika od północnej strony. Oni zajęli swoje stanowiska na północ od wioski. Zamiarem było przejście przez wioskę i sprawdzenie informacji o przebywaniu w jej okolicach dużych grup banderowskich. Grupą manewrową dowodził major Aleksander Wygnański. Tutaj z relacji nieżyjącej mojej teściowej, jej mamy i sąsiadki żyjącej naocznego świadka pani Głuszyk, a mieszkającej w Krakowie, naocznego świadka. I panie sobie opowiadały, jak tu pewnego roku w lecie prowadzili grupę mężczyzn od strony Jawornika tutaj Rybnym w kierunku tutejszego lasu i po jakimś czasie było słychać tylko serię strzałów z karabinu maszynowego. Idąc tym tropem i tego opowiadania po prostu sprawdziliśmy, czy faktycznie takie coś było, zwłaszcza chodziło nam, czy będą jakieś łuski, pociski i okazało się, że w tym miejscu, w miejscu teraz krzyża, znaleźliśmy pociski, łuski, miejsce było jeszcze, znaleźliśmy krzyżyk też.
krzyżyk okazało się, że tak sprawdzając w internecie drogocenny, także należał do ofiary kogoś naprawdę bogatego, jednych z bogatych, nie? Poniżej tego krzyża właśnie była z opowiadań innych mieszkańców, była mogiła, znaczy okazało się, że to jest mogiła, nie? W późnym czasie po odkryciu, nie? Że to być może jest ta mogiła tych, bo panie wskazywały, że to byli żołnierze. Żołnierze po potyczce z 24 lipca 1946 roku, którzy zostali uprowadzeni tu w tym rejon tego lasu. I gdzie się później być może okazało, że zostali tutaj zamordowani, bestialsko zamordowani przez, tutaj ciągną się dalej bunkry po Chromence z tego z opowiadań tych różnych jeszcze świadków z Jawornika Ruskiego. Według źródeł Wojska Polskiego na polu walki zginęło 24 żołnierzy Wojska Polskiego. Mi udało się ustalić z imienia i nazwiska 18. Większość tych, którzy zginęli na polu walki, została pochowana na cmentarzu w Birczy. Natomiast źródła ukraińskie wspominają, szacują straty polskie na 54 zabitych. 14 jeńców, żołnierzy Wojska Polskiego, zamordowali członkowie Sotni U-2 Chromenki. Znamy nazwiska tych pomordowanych, zachowały one się w dokumentach wytworzonych przez banderowców, następnie przyjętych przez Wojsko Polskie. Operacja Wisła, która w kwietniu 1947 roku się rozpoczęła, trwała tak naprawdę do lipca, nawet można powiedzieć sierpnia 1947 roku. Państwo polskie postanowiło w sposób skoncentrowany rozbić i wysiedlić pozostałą część ludności ukraińskiej. Tutaj chciałem podkreślić tylko to, że Ukraińcy dziś mówią, że Polacy dokonali zbrodni, bo wywieźli ludność ukraińską z tych terenów na ziemie zachodnie czy północne. Wywieźli, a nie wymordowali. To jest istotna różnica. Ale trzeba pamiętać o tym, że gdyby nie działalność UPA na tym terenie, gdyby nie terror stosowany na tym terenie, nikt w Polsce, tak jak Białorusinów, by tych ludzi nie ruszał. Te 150 tysięcy Ukraińców by nadal tu mieszkało. W związku z tym tak naprawdę to UPA i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, którzy szerzyli na tym terenie, jest odpowiedzialna za to, że po prostu tych Ukraińców wywieziono. Oni mogą mieć tylko pretensje do swoich, do tych, do których czczą, że przez to stracili swoje miejsce zamieszkania, którym od pokoleń mieszkali. I o tym nie chcą mówić po prostu, no bo czy obawiają się, czy to jest niewygodne.